Był najbardziej utytułowanym żużlowcem, który swoje największe sukcesy święcił jako zawodnik GKM-u Grudziądz. W sporcie żużlowym wspiął się prawie na sam szczyt, zdobywając tytuł indywidualnego mistrza świata juniorów. Jego kariera przebiegała niemal wzorcowo. Jednak życie pisze swoje indywidualne, czasem zagmatwane scenariusze. Podobnie jak to w sporcie, gdzie nic do końca nie jest pewne. Robert Dados urodził się w podlubelskiej miejscowości Piotrowice Wielkie, skąd wielu jego rówieśników jeździło do Lublina na żużel. Po raz pierwszy na stadionie tamtejszego Motoru 11-letni Dados pojawił się z okazji ligowego meczu miejscowych z Morawskim Zielona Góra. Spotkanie wywarło na nim tak duże wrażenie, że postanowił częściej odwiedzać stadion popularnych Koziołków. Po 4 latach kibicowania 15-letni Robert Dados trafił do szkółki żużlowej Motoru Lublin. Los chciał, że do egzaminu po licencję żużlową stanął w Grudziądzu, nie przypuszczając zapewne, iż za 3 lata będzie podstawowym zawodnikiem tamtejszego GKM-u. Przygoda z Grudziądzem rozpoczęła się dla Roberta z końcem 1995 roku. Z pierwszej ligi spadł Motor, zaś awans wywalczył GKM, którego działacze rozglądali się za wartościowym zawodnikiem, który wzmocniłby kadrowo Beniaminka. Wybór padł na wychowanka lubelskiego Motoru. 30 września zaproszono Roberta do Grudziądza, aby wziął udział w turnieju z okazji awansu GKM-u do pierwszej ligi. Wtajemniczeni wiedzieli, iż Dados przyjechał nie tylko po to, aby uświetnić swym występem sukces GKM-u, ale także po to, aby podpisać kontrakt na starty w Grudziądzu. Robert Dados i Paweł Staszek, bo trafili obaj wtedy do Grudziądza, już wtedy mocno się wyróżniali jako nieopierzeni jeszcze juniorzy, ale z sukcesami. Pamiętam taki turniej Lotto w Lublinie z udziałem światowych gwiazd, gdzie Robert Dados na własnych śmieciach wypadł wtedy znakomicie, niektórych z tych tuzów nawet pokonał. Wtedy w zasadzie po tych zawodach zaczęło się mówić głośno o ogromnym jego talencie. Chętnych było wielu, w tym między innymi wielki jak zwykle Wrocław. No tak się ułożyło szczęśliwie dla Grudziądza i myślę dla samych zawodników też, że te batalie o transfer wygrał grudziądzki klub motorowy. Pierwszy rok startów w Grudziądzu to rozłąka z rodzinnym domem, ale to przede wszystkim jazda w pierwszoligowym GKM-u. Jego talent rozwija się w prawidłowym kierunku. Nowy sprzęt, solidni sponsorzy. To wszystko pozwalało skupić się Robertowi na podnoszeniu poziomu sportowego. Pech jednak nie opuszczał naszego bohatera. 21 lipca 1996 roku w Grudziądzu podczas meczu z toruńskim Apatorem Dados złamał obojczyk. W biegu 12 łańcuch nie trafił w zębatkę i tym samym zostało zablokowane koło jego motocykla. Powrót na tor nastąpił po blisko 2 miesiącach leczenia. Jego skuteczna postawa nie uchroniła jednak GKM-u od spadku do drugiej ligi. Na osłodę pozostał mu fakt, że był najlepszym zawodnikiem w drużynie. Pierwszy medal, i to od razu złoty, Robert wspólnie z kolegami zdobył rok później, w 1997 roku w Łodziach Drużynowych Mistrzów Polski. Do tego należało, wywalczył 13 punktów i był najlepszym zawodnikiem imprezy. Naszego bohatera czekały jednak jeszcze większe sukcesy, a co za tym idzie, splendor i sława. Powoli oswajał się z myślą, że staje się idolem wielu młodych ludzi. I wreszcie nadszedł najpiękniejszy sportowy moment w życiu Roberta Dadosa. Rok 1998, 1 sierpnia, Stadion Pilskiej Polonii. Dodatkowy bieg o Mistrzostwo Świata Juniorów. Pod taśmą ustawili się Robert Dados oraz Krzysztof Jabłoński. Oczy całej żużlowej Polski skierowane były na dwóch zawodników. Dados wyjechał z startu najszybciej, kilkadziesiąt sekund później utonął w ramionach swych najbliższych. Grudziądz miał Mistrza Świata Juniorów. Droga do turnieju cyklu Grand Prix stała otworem. Dados miał swój sukces. Sukces, na który zapracował ciężką pracą, wieloma wyrzeczeniami, litrami potu wylanymi na treningach. Sukces oczywiście spowodował ogromną popularność, ogromne zainteresowanie. Tu w Grudziądzu odbywały się przecież spotkania plenerowe z nowo kreowanym mistrzem. Urząd miejski bardzo hojnie, sowicie nagrodził między innymi mieszkaniem za ten sukces Roberta, więc rzeczywiście był to moment, kiedy wielu mogłoby stracić odporność i wielu mogłoby źle zareagować na te wydarzenia. Ja jednak wiem na pewno, że Robert bardzo, bardzo spokojnie i rozważnie podchodził do tej całej sytuacji, mimo że był rogatą duszą. Nie minęły raptem 3 tygodnie, a na piersi Roberta zawisł kolejny medal, znowu z najcenniejszego kruszcu.
finale młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski stanął na najwyższym stopniu podium. Grudziądz ogarnęła euforia, wszak jeszcze nigdy żaden krajowy zawodnik z miasta nad Wisłą nie osiągnął tak wiele. Wydawało się, że ten stoicki spokój i marsz ku wyżynom kolejnych sukcesów nie jest w stanie nic przerwać. A jednak nadszedł feralny rok 2000. 2 maja Robert Dados tym razem nie dojechał na trening. Ciężki wypadek drogowy zaskoczył wszystkich. Rozpoczęła się walka o życie. Odbita nerka, pęknięta wątroba, stół operacyjny. W efekcie usunięto mu część płuca. Wielu postawiło już na nim krzyżyk, ale to nie podobne do Roberta. Zaczął żmudną rehabilitację. Czy wróci na tor? Tego nikt nie wiedział. W tych trudnych chwilach nie był sam. Pomoc nadeszła zewsząd. Był silny. Walczył. Chciał udowodnić wszystkim, że zdobyte wcześniej medale znalazły się we właściwych rękach. Być może dlatego już po 3 miesiącach stała się rzecz właściwie niemożliwa. Skazywany na koniec kariery zawodnik wrócił do 13 lipca 2000 roku w Ostrowie Wielkopolskim, aby pomóc swoim kolegom, którzy walczyli o kolejne ligowe punkty. Nie zawiódł. Zdobył 7 punktów, walnie przyczyniając się do wyjazdowej wygranej GKM-u Grudziądz. Powoli wracał blask dawnego Roberta Dadosa, tego samego, który tak wiele radości wlał w serca wielu kibiców żużla. Gdy wydawało się, że do kolejnego sezonu GKM przystąpi ze swym odrodzonym liderem, ruchnęło sensacyjną wiadomością. Dados odchodzi do WTS-u Wrocław. Każdy, kto interesuje się i zna się na żużlu, zdawał sobie sprawę, że w tamtym momencie pozostanie w GKM-ie mogło być dla Roberta krokiem wstecz. To był taki moment, gdy, krótko mówiąc, początek końca, gdy GKM zaczynał chylić się ku upadkowi. Przede wszystkim spadł do niższej klasy rozgrywkowej wskutek podziału rozgrywek na 3 ligi. Mimo ambitnej walki do końca nie powiodła się próba pozostania w elicie. To miało swoje skutki wielorakie, przede wszystkim finansowe. W nowym otoczeniu początkowo nie czuł się najpewniej. Na miejscu musiał walczyć o skład. Poza tym Ekstraliga to było już większe wyzwanie. Wyzwanie, którego jednak nie bał się Robert Dados. Miał przecież coś do udowodnienia. Przecież to on jeszcze niedawno był na ustach wszystkich kibiców żużla. To on udzielał wywiadu, rozdawał autografy. Teraz musiał to wszystko odbudować. Wrocław wydawał się być najlepszym miejscem do powrotu na zakurzony piedestał. Przez 2 lata startów w WTS-ie Wrocław zbierał nowe doświadczenie. Reperował swój dawny wizerunek. Po sezonie 2002 mógł śmiało spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć: jestem dobry. Kibice znowu za nim przepadali. Dados szykował się do kolejnego wyjazdu na tor. Niestety, śmierć po raz kolejny zapukała do jego boksu. 2-krotna próba samobójstwa niedawnego mistrza świata juniorów niemal rzuciła na kolana całe żużlowe środowisko w Polsce. Kiedy Robert startował w Grudziądzu, jego ówcześni sponsorzy na czele z panem Wojtkiem Marciniakiem, poza tym, że pomagali mu finansowo, że opiekowali się jego karierą, szczególnie pan Wojtek, mieli wielki autorytet u Roberta i byli swego rodzaju mentorami dla niego, już nie tylko w sprawach kariery, ale w sprawach życiowych. On wierzył, ufał tym ludziom, słuchał tego co mówią i mimo, że jak już wiele razy podkreślałem, był rogatą duszą, potrafił się temu podporządkować, to przynosiło dobre efekty. Mam wrażenie, że kogoś takiego zabrakło we Wrocławiu. Robert, zdany na własne siły, po prostu sobie nie poradził. Zamknięty w sobie, zaczął się z dala od zgiełku. Znowu momentalnie zawalił się cały świat. Nagle w jednej chwili znalazł się na samym dnie, balansując na cienkiej linii życia. Niewielu wierzyło, że po takiej tragedii uda mu się podnieść. Wsiąść raz jeszcze na motor. Jednak Robert zrobił ten pierwszy krok. Stanął znowu na początku żużlowej kariery, która wisiała na włosku. Jak za dawnych czasów ponownie wszedł na pierwszy szczebel drabinki do sławy. 24 kwietnia 2003 roku po raz pierwszy wyjechał na tor. W meczu ligowym w Gdańsku wywalczył 7 punktów. Kończący się sezon przyniósł naszemu bohaterowi ostatni start. 9 listopada 2003 roku w Ostrowie Wielkopolskim wystartował w indywidualnym turnieju, dodając 6 punktów. Jak się później okazało, dla Dadosa był to ostatni wyjazd na tor w karierze. Po zakończonych rozgrywkach szykował się do kolejnych. W lutym 2004 roku zdecydował się powrócić do Lublina, czyli tam, gdzie stawiał swoje pierwsze kroki żużlowe. Niestety nie dane mu było przypomnieć się lubelskiej publiczności. Po raz kolejny śmierć zajrzała mu w oczy. Po raz kolejny targnął się na własne życie.
Mimo natychmiastowej pomocy i wysiłku lekarzy nie udało się go uratować. Dlaczego to zrobił? Pytanie to pozostaje bez odpowiedzi. Robert Dados zmarł 30 marca 2004 roku. Miał 27 lat.